Dlaczego nie wystąpiłeś na pierwszej gali? Dlaczego oglądamy cię dopiero teraz? Kurczę, w sumie było tak, że ciężko było znaleźć do mnie zawodnika, a ja też do tego tak mega potadzę naturalnie i chciałem, żeby to jakoś fajnie wyszło, żeby było fajne show i stwierdziłem, że kurczę, Edzio będzie dobrym przeciwnikiem, a wcześniej jakoś to nie wychodziło, a nie chciałem po prostu zapeszyć, nie? Okej, okay, a czy można powiedzieć, że wynika to z tego, że tak naprawdę nie akceptowałeś przeciwników, w sensie dostawałeś przeciwników i nie chciałeś z nimi walczyć, czy raczej wina nie jest po jednej stronie? Wiesz co, ja chciałem walczyć z tym przeciwnikiem, który wcześniej mi dał dany, był dany, ale jakoś to nie wyszło, a też ja nie mam jakiegoś takiego mega zapału. Chcę jakby spróbować, bo wiem, żebym żałował, jakbym nie spróbował zawalczyć. Wiem, że to jest zajebiste doświadczenie, chcę to przeżyć i wiem, żebym sobie pluł w brodę, jakbym nie spróbował, ale też nic na siłę. Spokojnie, nic się nie dzieje, bo ty jesteś, mordo, tak zestresowany, że mi jest szkoda ciebie bić w ogóle. No kurwa, powiem ci stary, że jestem zestresowany, ale na pewno nie tobą, tylko tą publicznością, bo jestem z małego miasta, chłopak, i no, myślę, to wszystko że co drugi na tej publiczności. Ciebie sadał z tobą radę, więc się trochę nie dziwię. No to może dla chłopaków, debiutantów, jakieś brawka czy coś, niech mają, niech się poczują pewniej. Tak. To może rzeczywiście jakby wywierać duże wrażenie, ale pamiętajcie, że jak będziecie wchodzić do klatki, te emocje będą jeszcze większe, ta presja będzie jeszcze większa, więc przyzwyczajajcie się. No, myślę, że mogę o to zapytać. Wiem, że miałeś dzisiaj specjalny sposób na rozładowanie stresu. Czy chcesz się tym w jakiś sposób pochwalić? Co masz na myśli, mówię o tym rozładowaniu stresu? No, że tak sobie tam... Nie tutaj wiem, była jaki mowa, sposób, ale nie pomogło, ewidentnie. Była mowa o przedtreningówkach, no to ty miałeś taką swoją dzisiaj. Małą przedtreningówkę. Nie, no... Troszeczkę się napiłem, no ale co, no, napić się chyba można troszeczkę, nie? Można, byle z kulturą. Dobrze, Edzio, w takim razie pytanie do ciebie, no bo ty wydajesz się jakby nieco pewniejszy siebie. Jesteś prawdziwą sensacją TikToka, jeśli chodzi o ostatnie miesiące, ale zanim stałeś się popularny na tej platformie, słynąłeś z rozwalania systemu jako freestyle'owiec. Czy twoja popularność wśród młodszych widzów nie odebrała ci trochę szacunku na ulicy i czy walka z Czuksem nie jest też takim troszkę... ciosem w twoją reputację? Jeżeli chodzi o ten szacunek, no to wiesz, zawsze jest tak, że jeżeli robisz coś jako pierwszy, to jest jakieś grono ludzi, które nie wyraża aprobaty odnośnie tego. To znaczy TikTok nie był jakąś tam popularną aplikacją wśród raperów czy freestyle'owców. Ja tam wszedłem jako pierwszy, więc siłą rzeczy spotkało się to z ambiwalentnym odbiorem. Ale ludzie, którzy mają jakby do tego zdrowe podejście, to dalej ten szacunek do mnie mają, a ci, którzy nie mają tego zdrowego podejścia, to nie za bardzo mnie interesuje ich opinia. A to, czy walka z Czuksem mi odbierze szacunek, to się okaże w klatce. No jeżeli z nim przegram, to na pewno mi odbierze dużo szacunku, ale takiego scenariusza nie przewiduję. Na chwileczkę wróćmy do Czuksa. Czuks, wiele osób kwestionuje nieco sens twojej walki z Edziem. Jesteś w oczach publiczności rzucony na pożarcie. Jesteś tutaj dużym underdogiem. Jak ty oceniasz swoje szanse na zaskoczenie wszystkich, pokonanie rywala i czy zgadzasz się, że jesteś w tej walce underdogiem? Wracając do wcześniejszej kwestii, zgadzam się, że jestem underdogiem i jeśli chodzi o walkę, i jeśli chodzi o freestyle. Jakbym miał się tutaj mierzyć z Edziem na freestyle, to wiadomo, żebym przegrał i nawet bym nie ubrał rękawic. Jeśli chodzi o walkę, powiem ci, że stary, no na pewno bym sobie nie zabrał przeciwnika, który byłby łatwy, na przykład jak Kruszwil, nie? Wiesz, o co chodzi. I lubię wyzwania, sprawdzę siebie. To brzmi jak wyzwanie. Nie, właśnie nie, właśnie total GG. Ale lubię wyzwania, chcę z siebie sprawdzić i chciałbym to zrobić z przeciwnikiem, który właśnie jest lepszy ode mnie, żebym mógł sobie udowodnić, że jestem lepszy niż mi się wydaje. Czy mi się uda, zobaczę, totalnie nie kozaczę, dam z siebie wszystko i tyle po prostu, nie? Okej, czyli masz takie bardzo zdrowe podejście na zasadzie, nie chcesz zapowiadać nie wiadomo czego, po prostu chcesz to zrobić i zobaczysz, w którym kierunku to pójdzie, tak? Wiesz co, no zapowiadam nie wiadomo co, nie? Bo dam z siebie wszystko, po prostu uwolnię z siebie, kurde, najwyższe siły, nie? Ale zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie, czy mi się uda, ale kurwa, wierzę w siebie. Jakbym nie wierzył, to by mnie tutaj nie było. Mam ekipę, która mnie tak wspiera, że wiem, że możemy zdobyć razem wszystko. Ja mam teraz pytanie do obu panów. W zasadzie, jak wyglądają wasze treningi i od jakiego czasu już przygotowujecie się do walki, czy jakkolwiek macie styczność ze sportem? A te pytanie jest dla mnie, czy do Edzia? Do obu, no to możesz być pierwszy. Do Edzia, no. Zacznij może. No ja się tylko uśmiechnął pod nosem. Ja tak regularnie, jeżeli chodzi o MMA, to trenuję od września.
Wcześniej trenowałem przez lipiec, jak była tam perspektywa walki na pierwszym High League'u, ale ostatecznie ta perspektywa jakby nie doszła do skutku, więc sierpień odpuściłem i od września trenuję regularnie. Natomiast jeśli chodzi o mojego przeciwnika, to tak jak się już gdzieś tam wypowiadałem, jeżeli byłby mądry, to trenowałby od momentu, w którym go ogłosili, czyli dużo, dużo przed pierwszym High League'iem i wtedy miałby przewagę. Czy jest mądry? No patrząc na niego mam wątpliwości, więc pewnie tego nie robił. Dlatego to jest... Pytanie, jak tak, to wygląda, tak wygląda sytuacja z mojej strony. Jak to wygląda wagowo u was? Ile ty ważysz, Edzio? Wczoraj po treningu było 68. A ty? 66. Kurczę, myślałem, że większa jakby jest no przepaść wagowa. Myślałem, że co najmniej z 5-6 kilo jest tak wizualnie, ale... Czy w jakiś sposób chciałbyś się tutaj odnieść do tych słów? No tutaj troszkę zakwestionował twoją inteligencję. Nie, no ja sobie obiecałem, że, bo jestem troszeczkę pijany, obiecałem sobie, że będę po prostu szczery i od jutra zaczynam trenować już na poważnie. Dzisiaj ostatni dzień imprezki, wcześniej się coś tam trenowało, ale wiadomo, nie? Piotrek, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale trochę późno. Od jutra zaczynasz trenować, tak? Tak, zdecydowanie. Nie od trenowałeś jutra... wcześniej? Trenowałem, ale niedużo. Czyli zamierzasz się 5 lutego skompromitować stary, no jeszcze pewno... bardziej niż to robiłeś dotychczas w internecie? No kurde stary, ale wiesz, gadam z abstynentem, który cały czas trenuje w ogóle tego, no ja jestem troszeczkę inny, nie? I nie mówię, że to jest moja zaleta, bo to bardziej moja wada, ale dam z siebie wszystko, po prostu od jutra zaczynam trenować, wcześniej już coś tam zaczynałem trenować, ale nie będę tutaj mówić, że trenuję czy tego, bo no tak naprawdę do tej pory kurwa chuja robiłem, nie? Mimo tego, że trenowałem. Edzio, to no, troszkę... czyli tak samo jak w swojej muzyce. Też nie za wiele robiłeś. No właśnie, chciałbym... Wiesz co, no skoro tak uważasz, to okej. Okay. Po prostu tyle powiem. Nie tylko ja tak uważam, mordo. Wiem. Dobra, Edzio, to pytanie do ciebie w takim razie, bo rozpocząłeś temat twórczości Piotrka. Co o niej sądzisz i to jest, myślę, ciekawa kwestia, czy sklasyfikowałbyś ją jako rap, jako hip-hop? O co ci chodzi, Edzio? Czy jestem raperem, czy też youtuberem? Nie wiem, no na pewno nie jest fighterem. Jakbym sklasyfikował jego twórczość? No, sklasyfikowałbym jako próby zaistnienia w internecie chłopaczka, który się w tym internecie skończył dawno temu i łapie się czego popadnie, żeby jeszcze jakieś tam 5 minut swoje ugrać. Raczej nieudolne próby, dlatego ja z natury raczej jestem dobrym człowiekiem i staram się wyciągać rękę do ludzi, dlatego wyciągam do Piotrka rękę tutaj, żeby dać mu jeszcze szansę, żeby jakiekolwiek media jeszcze cokolwiek o nim napisały i trochę chociaż przez chwilę, żeby miał jeszcze taki moment, że ktoś o nim mówi. Edzio, wiesz co, bardzo dziękuję ci za te podanie ręki, ale chciałbym, żebyś wiedział, że dla mnie to nie jest takie ważne i wierz mi, że jakby przez tą całą karierę swoją zrozumiałem, że właśnie pieniądze, kurwa, fame, to jest chuja warte. To nie daje prawdziwego szczęścia i mi nigdy niczego nie brakowało, ani pieniędzy, ani niczego i jakby to jest szacunku taki... ci brakowało. Ja do ciebie mam szacunek, stary, jak coś, nie? Tylko chcę, żebyś wiedział, że to nie jest ważne w życiu. To co tu robisz? Sprawdzę, czy jestem w stanie cię pokonać. Nie jesteś. Zobaczymy. Okej. Okay. Czuks, ostatnio wypuściłeś nowy kawałek pod tytułem Mordo jest git. Nie wiem, czy to może nawiązanie jakieś do Malika, czy coś. Widzimy dobrze, tam... że go teraz wypuścił, bo po walce już by miał inny tytuł. Okej. Okay. Widzimy tam fragmenty twojego treningu bokserskiego. Czy właśnie w stójce planujesz ubić swojego rywala? Kurczę, wiesz co, wydaje mi się, że stójka to będzie moja twarda strona, nie? Bo jednak jestem troszeczkę wyższy i powinienem na tym się skupić, ale cały czas mam w głowie to, że jednak Edzio będzie atakował tam nogi, będzie chciał obalić i przejść do tego parteru, nie? Będę starał się być gibki i jak najszybciej mu się z tego urwać, no ale zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Wiem, że teraz za parter się muszę, kurde, konkretnie zabrać, bo wiem, że to będzie... Ciężko będzie w parterze z Edziem wygrać, nie? Ale jednak ta stójka to u mnie priorytet na ten moment, no ale muszę się przygotować i tutaj, nie? To jak najbardziej. No jak widać po jego dzisiejszym stanie, obalić umie jedynie flaszkę co najwyżej, więc niech się weźmie za ten parter. Ale zwróćcie uwagę, że dla Edzia nawet ta konferencja to jest bitwa freestyle'owa, bo na każdą rzecz jest odbitka, jest riposta. Na początku ci mówiłem, że to jest taka tendencja freestylerów. U nas my w ekipie mamy też takiego chłopaka, Kazior, który cały czas napierdala i czy on gada z tobą normalnie, czy on freestyluje, cały czas jest to właśnie słowne starcie. Tak, no i tak, proszę. Mamy trochę zryte mózgi jako freestylowcy, no. Na pewno, na pewno. W tym to jest duża przewaga, nie? Na konferencji to właśnie trzeba szybko umieć odpowiedzieć, dynamicznie coś skminić, więc jak najbardziej na plus. Tak, ale jednak najważniejsze jest to, co pokażecie w klatce, więc...
myślę, że nad tym powinniście się skupić. No, na pewno to, że zaczniesz trenować od jutra, niespecjalnie ci pomoże, ale dziwniejsze rzeczy się działy. Trzymasz moją stronę, widzę. Trzymasz moją stronę. Nie, widzę. Nie, ja jestem bez strony, po prostu stwierdzam, że było trochę więcej czasu na trenowanie. Tak czy siak, Edzio, dobrze wiesz, że na twojego rywala spływa każdego dnia masa hejtu, ale od czasu, kiedy twój content się nieco zmienił, stał się bardziej przystępny, też musisz się zmagać ze sporą ilością hejtu. Czy czujesz presję związaną z tą walką? Bo tak jak powiedziałeś, no jak ty przegrasz, no to tego hejtu będzie jeszcze więcej, będziesz skończony. Czy czujesz presję w związku z tym, że tę walkę musisz wygrać? Znaczy odnośnie hejtu, to gdzieś tam się zawsze z tym hejtem mierzyłem, bo wydaje mi się, że niezależnie od tego, co robisz, jeżeli jesteś w jakimś stopniu osobą publiczną, to zawsze z tym hejtem się mierzysz. A czy czuję presję? Raczej nie. Ja też nie czuję się aż takim, znaczy przed tą konferencją nie czułem się aż takim faworytem, za jakiego mnie ludzie uważają, bo uważałem, że skoro Czuk wiedział o tej walce dużo wcześniej, to mógł się do niej dużo dłużej przygotowywać. No po tym jak widzę, że tego nie robił, no to jakby perspektywa trochę się zmienia i po tym jak widzę, że jest wystraszony, to tym bardziej perspektywa się zmienia. W każdym razie wracając do tej presji, no to raczej to bycie faworytem w oczach ludzi dodaje mi skrzydeł niż jakiejś presji. Okej. Okay. Czuks, pytanie do ciebie. Czy czujesz, że ta walka to jest dla ciebie też coś do udowodnienia hejterom? Czy robisz to nie tylko dla siebie, żeby sprawdzić, czy potrafisz, ale też, żeby zamknąć usta hejterom? Kurczę, no wydaje mi się, że jakbym się popisał dobrze, zrobiłbym jakiś dobry cios, knockout czy coś, to jak najbardziej, nie? Po prostu, no wiadomo, że jakbym kurczę wleciał w Edzia, bym go pokonał tam w pierwszych sekundach, to hejterzy by powiedzieli wow, ale kurde, kto mnie będzie jebał, to mnie będzie jebał i jakby it is what it is, nie? Nie wpłynę na to za bardzo. Ale głównie dla siebie chcę sobie udowodnić generalnie, nie? Edzio, świat freestyle'owców jest w świecie frykowych walk dosyć mocno reprezentowany. Filipek, Ryba, Koro, teraz ty. Czy w przyszłości chciałbyś się zmierzyć z kimś z tej trójcy, czy może masz innego wymarzonego przeciwnika? Na pewno na początek skupiam się na tej walce, która mnie czeka 5 lutego i później chcę sobie snuć jakieś tam dalsze plany, ale jeżeli spodoba mi się w oktagonie, jeżeli uda mi się w fajny sposób tam zaprezentować i ludzie będą chcieli mnie dalej oglądać i stwierdzę, że to jest coś fajnego, co chcę kontynuować, no to mam wymarzonych rywali. Na pewno chciałbym zmierzyć się z którymś z tej trójki, którą wymieniłeś, ale mam też jakichś tam potencjalnych ludzi, którzy jakieś tam zaczepki w moją stronę robią od jakiegoś czasu, również z tego świata freestyle'owego. Czuks, ostatnie pytanie i przechodzimy do panów na face to face'a, także przygotujcie się Alan i Denis mentalnie na to, co za chwilę się wydarzy. Czuks, wielokrotnie w internecie padało pytanie, czy zawalczyłbyś z Multim? Interesowałoby cię takie zestawienie? No kurde, ja nawet proponowałem, nie? Ale ktoś to obrócił w bekę, chyba sam on, ale bardzo chętnie. Jeśli będzie chętny, to jak najbardziej. Namawiajcie go, wszyscy. Okej, okay, także jeśli chcecie zobaczyć tę walkę, no to ciśnijcie temat. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label.